to i bohater dzisiejszego pokazu, Mariusz Przybylski. Mariusz, skąd pomysł właśnie na takie cztery osłony i właśnie w takim wydaniu? No zaczęło się to rok temu dokładnie. Wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy z Marcinem Gortatem. Bo tak naprawdę ta dzisiejsza prezentacja to opowieść o czterech t-shirtach. Myśmy wpadli na pomysł rok temu, by taką linię t-shirtów stworzyć. Przez ten rok pracowaliśmy za pomocą Skype'a, za pomocą maila, za pomocą WhatsApp'a, bo Marcin jest w Stanach, ja w Warszawie. I przez ten rok rzeczywiście udało się te cztery wzory wypracować, bo czasami lekko nie było. Każdy chciał swoje i każdy ciągnął swoją stronę. Ale w końcu doszliśmy jakby do konsensusu i powstały te cztery wzory. I pod te cztery wzory, pod te cztery t-shirty ja zaprojektowałem całą resztę, tą całą oprawę i te wszystkie ubrania, które były tutaj dzisiaj wam zaprezentowane. Ale spotkaliście się chociaż raz, żeby razem na czymś popracować? Oj, nie raz. Myśmy się spotkali dokładnie rok temu, jak Marcin był tutaj w Polsce jeszcze, to widzieliśmy się kilka, jak nie kilkanaście razy, a później te spotkania, znaczy te spotkania to już nie były spotkania, tylko to już były właśnie te rozmowy, głównie na Skype'ie. Marcin gra w koszykówkę, ale tutaj w tych sportowych ubiorach raczej mało było koszykówki, jeżeli w ogóle. Skąd inspiracje? Te inspiracje były totalnie różne właśnie. Jakby specjalnie też i Marcin i ja nie chcieliśmy, żeby one były łączone z tą dyscypliną, którą on uprawia na co dzień. I te inspiracje były zupełnie brane jakby z innych kompletnie światów. Ta sekwencja rowerzystów to były takie bardzo etniczne inspiracje, przywożone z moich podróży i z jego podróży. Ta złota taka inspiracja to takie odniesienia historyczne, bardzo barokowe. Ta biała, no to stricte sportowa, ale tu chodziło nam o taki czysty sport i taka inspiracja takim sportem troszeczkę z takich starych olimpiad z lat 40. I ta, takie, ta taka eklektyczna, taka mieszanka tych różnych stylów, to właśnie o to chodziło, o taki miks różnych stylów, o taki eklektyzm w takim najczystszym wydaniu. To zapraszamy w takim razie z kolekcjami do koła. No słuchajcie, ja bardzo chętnie, więc działajcie, ja przyjadę, zróbmy pokaz w kole. To moje rodzinne miasto, także naprawdę to takie małe moje marzenie, by kiedyś tam ten pokaz zrobić. I mam nadzieję, że kiedyś się uda. A z nami jest Katarzyna Sokołowska, która reżyseruje w zasadzie wszystkie pokazy Mariusza. Pani Kasiu, dzisiaj Mariusz w czterech nowych odsłonach. Taka trochę zupełnie inna kolekcja. Czy było ją trudniej wyreżyserować w takim formie, czy łatwiej? To jest absolutne zadanie reżyserskie. Chodzi o to właśnie, żeby takie cztery sytuacje modowe, różne, udało się w jednej formule pokazu zamknąć, żeby to miało sens, swoje tempo, rytm, pewien żart czasami. No to się wszystko dzisiaj faktycznie udało. Bardzo charakterystyczne stylizacje, rozbudowana choreografia, prawda, jednak w pokazach regularnych Mariusza bardziej minimalistycznie działamy, ale dzisiaj to miejsce faktycznie bardzo sprzyjało takiej często grupowej choreografii rozbudowanej. Myślę, że to się bardzo fajnie sprzedało i się bardzo podobało widzom. Ale dzisiaj w takiej scenografii dużo mniejszej niż zazwyczaj, zawsze przestrzeni było więcej. Czy nie było to utrudnieniem? No każda przestrzeń jest pewnym wyzwaniem. My mówimy o dzisiejszym pokazie, że to jest prezentacja faktycznie kameralna dość premiera tej kolaboracji Mariusza Przybylskiego i Marcina Gortata. Zresztą bardzo to się fajnie wszystko połączyło i naprawdę mieliśmy kawał niezłego pokazu. A skąd pomysł na te rowery? No to znowu to są pewne koncepcje, które się projektantowi kojarzą z pewną sytuacją. Tu akurat bardzo taka sportowa historia. Nie na zawodowych modelach, tylko na chłopcach, którzy faktycznie byli bardzo wiarygodni w tej roli. I myślę, że bardzo fajna scena tego pokazu. Czyli rozumiem, że z Mariuszem pracuje się dobrze w każdej odsłonie. No powiem tak, rozumiemy się bez słów. Każdy pokaz to jest nowe wyzwanie i cudownie, jeżeli tak to budujemy, żeby widz wiedział, o co chodzi i przeżywał to razem z nami.